Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout of Nevada, moi drodzy. I no, idziemy zupełnie za pas. Mówiąc w skrócie. Kurwa, co ty nic nie masz? Do zobaczenia. Idziemy do Reno. No ja po prostu szlak trafia, nie? Z tymi smokami, ale no już kończmy ten temat, wiecie o co chodzi. Jednego zabiliśmy, jesteśmy w trakcie zabijania drugiego w sumie. Jeszcze jestem chory, kurwa. I lecimy do Reno. Steampaki, amunicja i jeszcze skoczę po tą bazukę, tak w razie czego w sumie. Grupa robusiów? No daj. Ten ma broń. I po angielsku mówię, jakiś amerykański albo angielski kostek. Multikulturowa banda, widzę jeden po polsku, drugi po angielsku. Yes, sir. O. Tak, jeszcze mnie zabiją, mi chuj. I tak będzie. Zabiją. Sam tego chciałeś. Nie, dobra. Po prostu idę po te zapasy, bo zwariuję zaraz. Z tymi smokami, no. Myślałem, że spotkam tych samych koleś, tylko teraz nie będę miał wyboru. To by było to. To bym był ja dosłownie i moje szczęście. Podobnie. Ci nie mają pistoletów. O ty kurwa, więc nie dadzą mi rady raczej. Troszkę się rozerwiemy, bo tak tego smoka jak bijemy całego śmiesznego mutanta ziemnego, to kurde nic mu nie widać po nim jakby obrywał, nie? I jeszcze kurde 300 ponad życia ma, czy więcej widzę nawet. Poddaj się i uciekam. Myślisz, że mnie przekonasz w ten sposób? Może, no wiecie, różnie bywa, nie? Myślałem, że może o tej substancji coś lekarz by mi powiedział też. W sumie mogę zobaczyć, czy będzie opcja w krypcie jakaś, nie? Czy coś. Gówno mieli, ale można sprzedać co zawsze. Jeszcze sobie wyleczę się. Ej, młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, nosorki, że byliśmy tacy głośni.
na. Ej, młotki, zostawcie nasze schodki. Wypierdalaj, nie chcę żadnego autostopowicza. Kurwa, co oni mają z tym autostopowiczem, goddammit. Co tam masz? Amo. Tego najwięcej bym chciał, ale nic nie poradzę. Steampaki. Nie masz? No, granaty niby, nie? Może, ale rzucanie u mnie słabiutkie chyba jest. I koktajle Mołotowa może. Można w sumie spróbować, wiecie o co chodzi. Tylko jeszcze to za chwilę, czekajcie. Najpierw zobaczę ile ja mam tego rzucania, bo jak mało bardzo to chyba nie. Strata, wiecie, kasy tylko. Ale byłoby szybciej, jakbym go trafiał na przykład granatami. Wieście. Zostawcie nasze schodki. Nie wiem, to było. Rzucanie 40%, słabo, bardzo. Broń ciężka jeszcze gorzej, 10%. Mogę spróbować chyba. Dobra, pokaż mi te granaty i mołotowy. Można też na odległość rzucać, nie? Drogie, mam nadzieję, że się opłaci. Z kasy się wypłuczę. Ale zamknę ten temat może. Zaraz odzyskam. Wiem, że się nie możecie doczekać pick-upa, ja też, ale... No cóż. Dobra, tylko że steampacków nie kupiłem, nie? Zajrzyjmy do BlackRock na chwilę, tam koleś jest jakiś sklepikarz, może będzie miał jakiegoś steampaka czy coś. Tu będę unikał walki, jeżeli się da, będę uciekał na razie. Szkoda i czasu, i amunicji. Siema. Farciarz. No pewno będzie gówniany, no jak to może być dobre? Kurwa, nic nie masz. Masz te orzeszki, po co mi to? A też gówno warte, więc w sumie po co, czemu ten... Ciekawe, może leczą, nie? Ale wątpię. Może leczą w sumie. Chciałbym jednego zjeść. Jak mi się chyba leczenie skończy, to chyba zjem tak na fazę podczas walki z ciemnym smokiem i zobaczysz, co to da. Okej, nowe. 53% już. Książki zajebista rzecz w tej grze. Lecimy. Tutaj też jakiś sklepikarz powinien być, coś kurde. Może ten koleś ma tam jakieś zapasy, w sumie zerknę. No mam tu 3 rakiety i rakietnicę, nie? To tak, ale ciężka broń wzięliście, 10%, nie? Więc no. Już lepiej rzucać, ale wezmę w razie czego. I teraz jeszcze tak, tu.
Może on ma jakieś zapasy, nigdy do niego nie przychodzę. Okej, okay, nie zamierzę ze mną handlować. Szkoda. Kurwa, ten też nie. Słabo z leczeniem znowu stoję. 4 steampaki, fuck, i mało amunicji. No nic, do wiatru wojny lecimy, nic nie poradzą. Lecimy, lecimy. Tu gdzieś też były takie miejsca, gdzie nie da się wejść, bo brama czy coś, też można by wysadzić sobie może wejście. I tu chyba było nawet Kryptopolis, tam gdzie kopalnia jest napisane, że jest, ale to następnym razem. Można się tam pokręcić, może coś fajnego można znaleźć. Co? No to dobra, to co, wiatr wojny, nie? Misja w chuj. Dobrze, że nie ma limitu czasowego. O. Możecie mnie podrzucić. Black Rock może być. Nie. Nikogo nie chcę spotykać dzisiaj. Chcę sobie być po prostu. W sumie będzie kasa za te skóry. Tą amunicję akurat mogę w ten, bo tego jest dużo. Kolego, powiedz, że miałeś przy sobie, kurwa, 10 super steampaków. I tylko nie zdążyłeś ich użyć. Błagam cię. Flach antidotum. Nie przyda mi się chyba. Ach, te gry, ach, te granie w te gry, nie? Kurde.
Okej, mamy problem. Mają bronię. Kurwa, trafiaj chociaż. Jeszcze żyję? Dobra, chyba mnie załatwią. Musiałbym się leczyć i tracić steampaki teraz. Fuck! Po prostu fuck. Nie wiem, nie dam rady. I to jest to. Ale no, co zrobisz? Na razie najlepsi handlarze są tutaj. Jeszcze ten Vreno był dobry, ale coś ostatnio, kurde, słabo ma z kasą. W sumie to też możesz dać. I daj tego granata też. Będziemy próbować. Szkoda kasy na amunicję, ale granaty mogę wziąć chyba. Szkoda kasy na rakiety, mówię, w sensie, nie? Bo naprawdę nie trafia strasznie, to już będzie ostateczność, to jak to wyciągnę, nie? Mówię wam. 10% mam tylko. Tej amunicji też chujowo mało, strasznie. Na dwa smoki chyba nie styka, dlatego właśnie świruję coś tutaj jeszcze z innymi rzeczami. Kasiorka się kończy. Nie. Kurwa, nie ma jak. No fuck, jednego steampaka ma, no. W sumie ten striker na blisko był dobry, nie? To mógł być, kurde, dobry na ten. Właśnie na smoki nie pomyślałem, jak zwykle, o tym. Ale jebacz teraz. A leczenie, fuck. Największy problem. Dobra, dwa steampaki. Jest jeden duży steampack i 7. No to już lepiej. Wciąż nie wiem, czy na dwa smoki wystarczy. Tamten miał niby poważne obrażenia, ale nie wiem, jak to teraz będzie. Mam nadzieję, że dalej będzie miał poważne obrażenia. Tu mam problem jeszcze z tą amunicją. Mam trochę coś do rzucania, nie? Jeszcze troszkę by się tej amunicji przydało więcej. Zacznę tego typka, ale on chyba nie ma takich rzeczy. Można jeszcze do Reno standardowo, nie? Tu jeszcze są granaty, kurde. Może zacznę od granatów właściwie. Żeby mi nie zostały później, na później, bo po co mi? Jeszcze do Vegas szybciutko można skoczyć. Jak się, kurwa, jak na wojnę normalnie, nie?
kasa cała idzie. Kompletnie nieopłacalna misja na tą chwilę, podejrzewam, to jest. Ale nie mogę po prostu tego tak zostawić. Nienawidzę zaczynać czegoś, jak nie skończyłem następnego, wcześniej czegoś, nie? Jakieś tam drobne zadanka mogą sobie wisieć, ale tak, kurde, nie za dużo. No, dzięki. Zajebiście stary, nie? Zajebiście to zrobiłeś. Mam nadzieję, że nie przeżyjesz tego. Dobrze by było, jakby nie przeżył, bo on ma najwięcej tej amunicji, której ja chcę. On w ogóle jako jedyny tutaj chyba ma tą amunicję teraz. A, nie mogę podczas walki. Pełni sił, lekko ranny. Okej, tylko że problem jest teraz taki, że ja mam też mało życia, bardzo. I muszę się kurwa wyleczyć. Lekko ranny, nie przeżyję, nie ma chuja, nie? Tego mogę zabić. Czy nawet go nie zabijam. Może starczy. Nie, nie starczy. Dobra, bierz dwa. Czemu nie mogę? A, 6 punktów akcji, spoko. Dobra, będzie jakieś ammo chyba. Za te dwa steampaki pieprzone, może odzyskam je. Ile tam masz? 40, nice, więcej. 56, ok. No. Dobra, może być. Ok, jest dobrze. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy dalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby do Vegas ścisnąć. Nie pamiętam, co ten sklepikarz fucking tam miał. Wiem, że miał nowe bronie jakieś, ale... A wiesz co, pierdol się, nie mam na to czasu. Jakieś patałachy z dzidami i nożami mnie tu kurde próbują. Szkoda czasu i amunicji. Niedługo jakiś level przejdę zresztą, by the way. I już mam to rozkminę, w co dawać. Ta nauka ścisła. Bardzo mocno. Bardzo mocno by się chciało. Zaraz przejdę level, nie? Ale to, jakbym nawet dał wszystko, to teraz... Jakiegoś perka w ogóle chyba powinienem zgarnąć, by the way. A nawet jakbym dał wszystko, to te nauki ścisłe na razie będą dla mnie bezużyteczne, nie? Bo tam trzeba mieć dużo. Więc chyba wezmę bronię, troszkę do walki wręcz, wiadomo.
ileż to chyba bronie ciężkie zacznę cisnąć już powoli. Trzeba będzie zmienić arsenał niedługo. Całe ammo dawaj. Tu mamy broń ciężką, chyba M60. Miotacz ognia jest. To mogły być też dobre rzeczy, nie? Ale już mam te granaty, kurde to. No ty miałeś tej kasy? A ile byś chciał za to M60, kurde, i amunicję? Może się zacznę przerzucać po prostu już. 14 436. No, pewnie dobra broń, nie? Dobra, ammo jest. Steampaki chujowo. Kasa też chujowo, więc nie będę świrował. Dobra, tak musi nam się udać. Jeszcze oczywiście standardowo do Reno skoczę po steampaka, nie? Albo do Wiatrów Wojny i do Reno po steampaka jakiegoś. Bo jest po prostu po drodze. Ale już później lecimy od razu na te smoki. I wszelkiej walki unikam, chyba że będzie znowu walka tych trzech typów z tym rekrutem. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. O. Ja sobie trochę poczekam, niech oni go wykończą lekko, bo to on ma tą amunicję, którą ja chcę. A oni tu już mi w sumie wiszą, tylko te ich bronie ewentualnie do sprzedania, nie? I go trochę porezają. Tylko żeby potem właśnie wszyscy trzej na mnie się nie rzucili. Nie? Prawie martwy, okej, okay, no to mogę wchodzić do gry chyba. Szybko. Oj, chyba po zabawie. Kurwa. Tam samo poczucie. Dobra, lecę na farta. Dobrze. Ach! W końcu trochę farta po mojej stronie. Yeah, level. Dobrze. No. No. Kurwa, nie wczytaj, tylko zapisz, nie wczytaj, tylko zapisz.
Dobra, to mam nadzieję, że w następnym odcinku załatwimy te smoki po prostu już. Przejdźmy sobie poziom. No i mamy. Biegłość można dodać chyba. To nie jest złe. Człowiek czynu. Każdy poziom człowieka. Ewentualnie kobiety. Czynu da ci w każdej turze walki dodatkowy punkt akcji. Jaki żarcik. Walki dodatkowe. Może złe tłumaczenie. Punkt akcji do zużycia w dowolnym celu wedle twojego uznania. Czyli będę miał 11 punktów akcji, tak? A nie ma jakiś szybki cyngiel, czy coś takiego było? Strzelec wyborowy. Masz talent do trafienia w celu drzwi, za każdy poziom tego profitu otrzymujesz 2 punkty do percepcji, no czy tego określenia. Szanse trafienia. Zupełnie na odległość jeszcze nigdy nie było takie proste. To nie to. Szybkie kieszenie też nie to. Szybkie stopy też nie to. Kurde, był takie coś jak szybki cyngiel, czy coś takiego, że strzelanie z broni palnych o 1 punkt akcji mniej. To by było dobre naprawdę dla mnie teraz, nie? On 2 razy dobrze przycelował po oczach, kurwa, jakby było gitarkę. Z łatwością najkrótsze czasy. 25% szybciej chodzę, jakby. Sanitariusz. Strzelec wyborowy mi tak trochę. Na każdą 2 punkty do percepcji. To nie, chyba to. Szybkie kieszenie, no to 2 punkty akcji za wejście do ekwipunku. Tu i teraz kolejny poziom sobie przejdę. Złota rączka, naprawcze i naukowo 10%. Nie. Orientacja. Otwieram ci dosyć szczegóły dotyczące innych osób, dzięki temu poprzez obserwację zyskujesz bardziej dokładne informacje na ich temat. To jest całkiem nieźle. Łącznie z liczbą punktów wytrzymałości, to jest też dobre, byśmy wiedzieli ile ma życia dokładnie, lepiej można by się rozplanować, nie? Jeśli w ogóle co masz puste, każdy nie wykorzystany punkt akcji daje na koniec tury dodatkowe 2 punkty do klasy pancerza. Niezłe, ale... Mistrz uników nie najgorszy, nie? Człowiek czynu też nie najgorszy. Da ci w każdej turze walki dodatkowy punkt akcji. Czyli mam 11 wtedy, rozumiem. Bo ja mam max 10. Albo biegłość jest też. Biegłość, człowiek akcji, albo. Orientacja. Kurwa. Gdybym wziął biegłość i ciężkie bronie, to bym się szybciej nauczył strzelania z większych broni, nie? Akcja też dobra, jeden punkt, bo raz strzelam normalnie i raz z przycelowaniem na przykład. O ile to tak działa. Orientacja dobra, bo wiem ile ma wróg życia, więc mogę no rozplanować to lepiej, nie? Wiem, czym się uda i tak dalej. Zapisałem i wezmę, wiecie co, człowieka akcji, czynu, znaczy się człowieka czynu i zobaczymy, czy to tak faktycznie działa. Każdej dużej walki dodatkowy punkt akcji.
powinien mieć... Tak, punkty akcji 11, no. I zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie już naprawdę tylko Reno, ostatnie zakupy i ciśniemy skurwiel i mam nadzieję, że nam się uda w następnym odcinku zrobić zadanie ze smokami ziemnymi. Ostateczne starcie. Do zobaczenia, zostawcie sobie łapkę w górę, subskrybujcie i trzymajcie się.